Trwa kryzys migracyjny. Dla niektórych próba nielegalnego przekroczenia granicy kończy się tragedią. Minionej doby zmarła kolejna, czwarta już osoba, której mimo pomocy polskich służb nie udało się uratować. Przyczyną zgonu był prawdopodobnie zawał serca. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w dalszym ciągu jest trudna. O szczegółach mówi rzecznik Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Ta presja migracyjna ze strony Białorusi wciąż jest bardzo duża. Codziennie obserwujemy, że bardzo dużo osób próbuje tą granicę sforsować. Minionej doby tych osób było ponad 270. Zatrzymaliśmy trzech nielegalnych imigrantów. To obywatele Iraku. Według informacji przekazanych przez Straż Graniczną, jeden z imigrantów zmarł. Pomimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez patrol, a następnie przez zespół karetki pogotowia, nie udało się go uratować. Przyczyną zgonu był prawdopodobnie zawał serca. Sprawą zajmuje się prokuratura. To jednak nie pierwszy przypadek śmiertelny przy granicy. W ubiegłej niedzieli znaleziono zwłoki trzech osób, trzech nielegalnych imigrantów. Te osoby prawdopodobnie zmarły z wycieńczenia. Polska jest wyczulona na ludzką krzywdę, podkreślił w swoim wpisie na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do sytuacji na granicy. Wszystkim nielegalnym migrantom, którzy przekroczyli granicę z Polską i zostali w porę znalezieni, staramy się pomagać i ratować ich życie i zdrowie. Chcemy, żeby każdy był potraktowany godnie. Od początku września funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali łącznie ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rok wcześniej do podobnych sytuacji nie dochodziło, a współpraca pomiędzy Polską a Białorusią w zakresie obrony granic układała się bardzo dobrze. Teraz jej, jak dodaje Straż Graniczna, brakuje.